Cześć i czołem ludziska, z tej strony Kargul, z kanału Kargul85. Witam was w grze Mountain Blade Warband. Wracamy z odcinkiem z tej serii. Dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Uzbierałem już 101 subskrypcji, przekroczyłem magiczną barierę 100. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bo to już taka fajna sumka, stówka, nie? Teraz to nie wiem, teraz to chyba pojedziemy do okrągłego tysiaczka, no niech będzie, trzeba mieć jakiś cel, jakiś plan w górę. Więc powiedzmy, że następny przystanek 1000 subskrypcji, zobaczymy jak to będzie. Zobaczmy, co my mamy tu do zrobienia. Mam 85 dni, wyszkolić 7 nordyckich wojowników. Czy ja mam w ogóle jakiś... Nordyckich wojowników mam 13, ale nie chciałbym ich jeszcze ruszać. O, 27 korsarzy i oni uciekają przede mną. Ja myślę, że jak oni przede mną uciekają... Oj, 8 ich jeszcze jest, oj. Zaatakujmy. Ilu ich tam? 42 do 35, dobra. Mapka jest dupna, tak widzicie sami. Utrzymać pozycję. Nie wiem jeszcze czy utrzymać pozycję, ale na pewno trzeba zrobić coś takiego. O. Za mną. I zrobić tak. Bo nie wiem z której strony oni idą dokładnie. Tak, stąd jakoś idą. I zrobimy teraz tak. Strzelcy niech sobie utrzymają pozycję, a piechota będzie za mną. Jeszcze ich nie widzę. Aha, stamtąd idą. Nie dostał. Atakujemy. Spoko. Tam jest jakiś oszczepnik. Trzeba go ciachnąć. Dobra, nie ma go. O, tu się coś dzieje. Okej, to tu jeszcze jeden został. Leży, dobra, fajnie. Udało nam się. Pewnie kogoś nam zabili. Ale łuczników chyba nam nie zjeżdżali. No właśnie fajne jest to, że można tych łuczników postawić z daleka. Oni naprawdę mocni są łucznicy. Jednego nordyckiego rekruta nam zabito i jednego nam raniono. Nie jest źle. Sporo żeśmy ich pojmali, ale korsarz, a tu nordycki piechur. To tych zwolnimy, a weźmiemy sobie tych. Oni na pewno są... na pewno są kosztowniejsi, na pewno więcej kasy za nich dostaniemy. A co my tu mamy? Awansuj. Dobra. Nordycki wojownik, weteran. Mamy jednego weterana. Nie, więcej już. O, Huskarla. O, za mało pieniędzy. A co ja tak mało mam kasy? Nordycki rekrut. Weźmiemy sobie myśliwych jeszcze. Tu mamy łucznika. U Huskarla nie mamy. Trzeba zarobić kapustki. Dobra, rozwijamy dalej się. Kamyka nie potrzebujemy. Jest fajnie. Jest fajnie, zlaliśmy ich. Zlaliśmy ich. Mamy kapuchę. Kupimy zapasy. Jak to wygląda? Tak, moglibyśmy
Wołowinkę kupimy sobie. Co by głodni nie byli, nie? Teraz mamy już całkiem nieźle rozwiniętą tą armię. Widzicie, że 20 kilku to tak rozwaliliśmy ich. Jeden zginął, no zdarza się. Straty muszą być, nie da się wszystkiego przewidzieć, co się stanie. Tu jakichś korsarzy było nie za dużo, ale... Sprzedamy teraz trochę gratów. Myślę, że można spokojnie powywalać te wszystkie jakieś barachło, które żeśmy dostali. Spoko. Jakieś te popierdółki. Czy ja to potrzebuję? Nie będę tego potrzebował. Zbrojami, dobra, wyrzucimy te wszystkie jakieś badziewia. Nie mam tyle kapuchy, że na razie nie ma co tu liczyć. Pójdziemy jeszcze na tawernę, zobaczymy, czy uda nam się sprzedać tych... Strażnik karawany. Zastanawiałem się, czy uda nam się sprzedać tych jeńców. Ale jeżeli nie ma tu pośrednika okupów, to nic nie zrobię. I tak jest, nie ma nikogo. Trudno. Pojedziemy sobie w takim wypadku do tego Sargot. Niektórzy są gotowi do awansu. No ja wiem, że są gotowi. Tylko że ja nie mam aż tyle kapuchy. Nordycki łucznik. No fajnie to wygląda. Pojedziemy sobie tu, zobaczymy, czy przypadkiem nikt nie chce do nas dołączyć. Ktoś sobie jechał, nie przejmujemy się tym wcale. Do tej miejscowości trzech. Trzech, dobrze, bo tam jeden nam się zepsuł. Więc przyda nam się uzupełnienie. Tu jeszcze możemy podjechać. Narra jest pod oblężeniem. Tam się coś dzieje. Czterech. Bardzo ładnie. To już siedmiu nowych mamy. Niech się szkolą. Spróbujemy się tu przebić przez wodę. Na razie będziemy się trzymać Nordów. Nie ma co. Chyba żeby dostawali w pitol, co się po prostu najwyżej odłączymy od nich. Z kimś trzeba trzymać, wiadomo, że... Znaczy można teoretycznie być neutralnym, ale... Ale nie zawsze to popłaca, bo kurna nie możesz nikogo zaatakować. Ale jesteś sam, jak ktoś wyzwie z tobą wojnę, więc... Lepiej jednak z kimś sztamę trzymać, przynajmniej na jakiś czas. Dobra, pójdziemy na rynek. Zobaczymy, czy mają coś fajnego. Szabla. Całkiem fajna. Szabla całkiem fajniutka, ale to nie jest to. Pchnięcie obuchowe 22. No tym to można normalnie... normalnie ich do niewoli brać. Też się zastanawiam. Wiem, że jeszcze są takie młoty. Zasięg broni, ale ten to pozwala na przebijanie bloku. No to fajne. Miecz dwuręczny. Ale na razie nie będziemy się w to bawić. Na razie spoko. Pójdziemy sobie do tawerny. Tu mamy do wynajęcia. Najemne ostrze jest. Ale nam najemne ostrze nie jest potrzebne, bo nie za dużo kosztują. No nie ma nikogo. Zaczekaj jakiś czas. Dobra. Dobra, idźmy jeszcze raz do tawerny. Może coś się tu zmieniło?
Ale prawdopodobnie nie. Nie wiem, gdzie ci pośrednicy okupu się podzieli. Ale po prostu nie ma żadnego, nie? Coś tu mi się... Ktoś tu awansował. No dobra, trudno. Trudno. Możemy jeszcze pojechać do Tihir. Pojedziemy do Tihir jeszcze. Przyspieszę sobie teraz czas. Nic się nie dzieje. Dużo naszych jest. Idziemy na... do tawerny. Co tu jest? Strażnik karawany. Wędrowny bard. A na górze jest... Tak, jest dwóch ich. Może to będzie to... Pośrednik nie... Jest. Handlarz niewolników. Tak, mam coś dla ciebie. Nie chce mi się tego czytać. Musi to przemyśleć. Przyprowadziłem ich. Proszę. Po 50. No dobra, no. Niech będzie. To jest jakiś podróżnik. Idziemy. Idziemy, przejedziemy się gdzieś tu po Włościach. Może znajdziemy kogoś do... Klepania. O, już widzę bandę korsarzy. Rozejm Królestwa Swadi i Hanatu Hergickiego dobie końca. No właśnie, tak to wygląda. Pierdykniemy sobie jeszcze. Powalczymy sobie z nimi trochę. O, mają jakichś 5-6. I ciach ich. W lesie. Od nocy będziemy walczyć, trudno. Nie boimy się was. Nie boimy się. Za mną. Gdzie oni tam? Dobra. Strzelcy, utrzymać pozycję. Do ataku. Dobra. Żebym tu nakombinował za dużo. Sklepali go czy nie? Dobra, nie ma go. Lecimy. Oj, coś mi zabili. Dobra. Dobra. Było nieźle, ale... Ale trochę. Jednak zabito, dwóch raniono. Tego znów raniono. Ale zobaczcie, co mamy. Zwerbuj. Mamy normalnie to, co lubimy. I korsarzy pojmiemy wszystkich. Bardzo dobrze. Awansują, wojowników, mamy łuczników, nordyckich, dobra. I jakieś pierdołki. Mamy trochę, niektórzy są znów gotowi do awansu, patrzcie. Weteranów, myśliwych, nordycki łucznik, 6 nordyckich łuczników i tych myśliwych. A tu zrobimy piechurów. Dobra. Moja armia się powoli powiększa. Pójdziemy z powrotem do Tihir. Zostawimy ich. W tawernie. I następnym moim krokiem będzie pojechanie tam na te wybrzeże. Tam. Zaraz, chwileczkę. Pojechanie tu na wybrzeże, tu będziemy podekspiać, że tak to nazwę, rozwalając korsarzy i tych wszystkich, co tam są na... Co to, agresywny? Nie. Tych wszystkich, co tam jeżdżą i plądrują.
Będzie fajnie, a temu jeszcze odpchniemy ich z powrotem. Mam, tak, mam, proszę cię bardzo, 50 za każdego. Spoko, kasa się zawsze przyda. Dzięki wielkie. Słuchajcie, na razie tyle w tym odcinku, krótszy trochę ten odcinek, ale tak to już teraz jest, na razie przynajmniej. W tym odcinku tak jest, no. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku z Mountain Blade'a Warbanda. Hej!